przystanie. Kolejna część, traktat pokojowy, który jest polską racją stanu. Traktat pokojowy 70 lat po zakończeniu II wojny światowej. Należy się dopatrywać, że Zachód był przeciwny, nie tyle Sowiety Stalina, ile Zachód był przeciwny podpisaniu traktatu pokojowego, ponieważ w takim wypadku podstawą tego traktatu musiała być karta atlantycka. A karta atlantycka wyraźnie podpisali Churchill i Roosevelt na tym krążowniku, czyli pancerniku, mówiło o samostanowieniu narodu. To jakby się w tej chwili zebrali wszystkie strony walczące i zaczęło się mówić o samostanowieniu narodów, to byśmy tym wielkim namieszali ogromną pamięć, czyli Polska nie mogłaby wejść pod okupację sowiecką. Bo tam wyraźnie mówiło się, bo zachodnie mocarstwa złamały postanowienia Kastra. No i niech się do tego wreszcie przyznają, prawda? Tak. I w tej chwili, jeżeli byśmy się chcieli mówić o traktacie pokojowym, to rzeczywiście Polska mogłaby to nawet zasygnalizować w oparciu o kartę atlantycką, samostanowienie bardzo narodu. Dobrze. I jeżeli samostanowienie narodu, to mamy ciągle tylko Rzeczpospolitą. Mamy następnie powrócić do karty atlantyckiej, bo przecież na pewno należy ten temat publicznie podnieść. W wyniku II wojny światowej pogwałcili prawa narodu, tak. Bo nas przesunęli, Polska nie szafa, innym krajom narzucili jakieś obce rządy, krajom Europy Środkowej narzucili jakieś obce rządy, a gdzie prawo samostanie, a sami deklarowali prawo, jacy oni obłudnicy z Zachodu. Oni są tak obłudni, bo tu można na przykład nawiązać do sprawy wiz, że Polacy muszą starać się o wizy do Stanów Zjednoczonych, tak. Kiedy, jaki to jest sojusznik Stany Zjednoczone, który Niemcom, Litwinom, Czechom i tak dalej, już oni mogą podróżować w ruchu bezwizowym do Stanów, a Polacy nadal muszą starać się o wizy. Jaki to jest sojusznik? O czym tu jest mowa? O żołnierzach amerykańskich, którzy mają nas bronić przed kim? Którzy tu sobie stacjonują, tu sobie sprzęt sprowadzają, my na to łożymy pieniądze, bo przecież oni tu za darmo nie przyjeżdżają. Niemniej trzeba tutaj zaznaczyć, że sami Niemcy są przeciwni, żeby na terenie Polski stały wojska NATO. A to jest oficjalna informacja, no. Natomiast jak wygląda nieoficjalna sytuacja? Niemcy stacjonują w każdym razie w Koszarach i w Szczecinie, i w Bydgoszczy, i w tej chwili już jeszcze na innych poligonach są i jak obserwuje się notatki, które na przykład na Twitterze dowództwo generalne pokazuje, to może, no to jest horror sen, po prostu w najgorszych snach może się przyśnić taka sprawa kardynalska wyspa Piasek. Mamy apel do prezydenta Dudy o podjęcie tematu traktat pokojowy. Z nawiązaniem do karty atlantyckiej. To jest podstawą traktatu pokojowego, powinna być karta atlantycka. Przywrócenie ciągłości z drugą RP, uznanie konstytucji 1935 roku oraz prezydenta Juliusza Nowina-Sokolnickiego, bo to chciałem nazwać. Jeżeli dalej będą ukrywać, że był taki prezydent, którego okrzyknęli dokładnie, uzurpatorem, oni a ten uzurpator napisał o ciągłości z II Rzeczpospolitą, a ten oficjalnie urzędujący Kaczorowski napisał o zakończeniu działalności II RP na uchwarstwie, więc który lepszy, nie? To wolę takiego uzurpatora, który chce ciągłości II RP, niż takiego niby oficjalnego, który pisze w swoim dekrecie o zakończeniu działalności władz II Rzeczpospolitej na uchwarstwie. Dokładnie. To zrobimy jeszcze jedną część właśnie na temat sukcesji prezydenta. Nie, no to już wszystko jest w zasadzie omówione. Wszystko jest omówione dla nas, ale
Oficjalnie, proszę Państwa, sytuacja w 2015 jest taka, że prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki, który ponad 30 lat był na urzędzie prezydenta do swojej śmierci, czyli od 1972 do 15 sierpnia 2009 roku, jest ukrywany. Do 17 sierpnia było przekazanie urzędu. Nie, to znaczy 15 przekazał. Tak, a zmarł 17 i jedyny następca jest od 17. Jan Zbigniew Potocki, który w taki sposób został przyjęty w Polsce, że na razie opuścił terytorium. Mieszkanie pod Warszawą. Pod Warszawą mieszkanie, ale... No ale dojścia do mikrofonu nie ma, jak widać. Nie ma. Żadnego. No ale to na tej poza wywiadu będzie coś powiedzieć. Po to się zdradzi. Jest po prostu taka sytuacja, że naciski, na przykład na mnie też naciski, są potężne naciski, żebym przestała o tej sprawie mówić, żebym przestała o Juliuszu Nowina-Sokolnickim mówić i o w ogóle przywróceniu ciągłości z drugą RP, bo poprawność polityczna w tym żydoreżimie, czyli trzeciej RP, spadkobiercy PRL-u, który zniszczył cały przemysł i gospodarkę zbudowaną przez 50 lat. Naciski są tak potężne, że no, to jest sprawa na osobny temat. Jak to wygląda, jak na przykład bloguje na neon24.pl, z jakimi komentarzami na YouTube. Także muszę, mam do czynienia i z jakim hejterstwem w języku młodzieżowym powiem, bo zabieram głos w tym temacie. Przywrócenie ciągłości z drugą RP, bo pozory przywrócenia ciągłości, proszę Państwa, to nie jest przywrócenie ciągłości. I krzyż na koronie orła białego polskiego jest tego symbolem i kwintesencją. Może, jeżeli prezydent drugiej RP, August Zaleski, przywrócił krzyż w koronie orła w 1956, to brak jego w tej chwili nadal w 2015 roku w herbie polskim świadczy właśnie o tym, że nie przywrócono ciągłości z drugą RP. To jest pozorne, a pozory mylą. Dziękujemy. Dziękuję.